Zapraszam na ranking odżywek białkowych. Pod ostatnim filmem padło sporo próśb o polecenie białek, powiedzenie, jakie są najlepsze, dlatego w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o różnych rodzajach odżywek. Powiem Ci, dla kogo, które, kiedy warto je stosować. I tak, porozmawiamy sobie o konkretnych produktach, o tych, których ja również używam od lat i o markach, ale przede wszystkim chcę, żebyś po tym filmie wiedział, jakie białko wybrać dla siebie, bo wiadomo, że rynek się zmienia, powstają nowe produkty, więc chcę, żeby każdy z nas mógł ocenić, czy to białko będzie dobre dla mnie. Zapraszam. Mam nadzieję, że wiesz, że żadne odżywki białkowe nie zastąpią nam pełnowartościowych produktów i posiłków. I ja w ostatnim filmie mówiłam, że odżywka białkowa jest bardzo fajnym uzupełnieniem diety, która i pomaga nam podnieść dość mocno ilość spożywanego białka w diecie, nie dodając dodatkowo kalorii z innych źródeł. Więc rzeczywiście bardzo fajnie, jeżeli zależy nam na przykład na tym, żeby mieć każdy posiłek zbilansowany, bo chcemy schudnąć, jesteśmy aktywni fizycznie, trenujemy, to możemy, dodając odżywkę białkową do na przykład deseru takiego ketogenicznego, który głównie jest źródłem tłuszczu, no możemy to zbilansować i mieć pełnowartościowy posiłek pod kątem makroskładników, czyli białek, tłuszczu, węglowodanów. Więc jest to naprawdę super opcja, no ale pamiętaj, że pełnowartościowe produkty będą jakby takim naszym pierwszym wyborem i powinny nim być. Ale jeżeli jesteś na diecie low carb, na diecie niskowęglowodanowej czy nawet ketogenicznej, no to główne źródła białka to mamy tak naprawdę z mięsa, z ryb, z jaj, oczywiście z nabiału. I tyle. Więc niektóre osoby, chcąc bardziej urozmaicić swoją dietę, no to właśnie sięgając po te odżywki białkowe, tak jak mówię, nieraz to komponowanie posiłków jest prostsze, a okołotreningowo z kolei, no wypicie takiego koktajlu białkowego, gdzie na przykład tylko mieszamy tą odżywkę z wodą, czy mlekiem, czy napojem roślinnym, no to bardzo szybko możemy sobie właśnie to białko dostarczyć, uzupełnić. Mamy różne rodzaje odżywek białkowych, bo mogą to być białka mleka, mogą to być białka roślinne różnego rodzaju, chociażby białko grochu, białko ryżowe, drożdżowe, białko sojowe oczywiście, białko konopne, coraz bardziej popularne. Mamy też białka jaj, albuminy, z których też są tworzone odżywki, a także odżywki wołowe, właśnie z białka wołowego. I tak naprawdę każdy z tych produktów będzie działał troszkę inaczej i jest przeznaczony, może być przeznaczony też dla innych osób albo dla innych naszych celów w danym momencie. Weźmy sobie na początek białka z mleka, czyli białka serwatkowe. Białka serwatkowe mają pełny profil aminokwasów i to na nich jest najwięcej badań różnego rodzaju przeprowadzanych, jeżeli chodzi przede wszystkim o zwiększanie i budowanie masy mięśniowej. I rzeczywiście one świetnie się sprawdzają i są chyba najbardziej powszechnymi, najczęstszymi odżywkami dostępnymi na rynku. Dzielą się też na kilka rodzajów. To, co ważne, to odżywki właśnie z białek mleka są popularne, natomiast pamiętajmy, że tutaj dochodzi też ta indywidualna tolerancja tego typu odżywek. Niektórzy mają nietolerancję laktozy. Poza tym są też takie głosy, może nie w 100% potwierdzone naukowo, że jednak mleko krowie jest przeznaczone jakby tak genetycznie dla innego organizmu niż organizm człowieka, jednak dla krów matka produkuje dla swojego cielaka to mleko, więc no nie każdy z nas będzie to świetnie trawił, ale rzeczywiście uważam, że warto nad tymi odżywkami białkowymi, serwatkowymi się pochylić. Sama je stosuję i już mówię Ci, które. Mamy tak naprawdę takie trzy rodzaje tych odżywek białkowych, o których sobie porozmawiamy. Pierwsze, też najtańsze, bo to też jest dla wielu osób ważny argument,
To są koncentraty białkowe, tak zwane WPC, czyli Whey Protein Concentrate. I te koncentraty mają dobry profil aminokwasów, wręcz bardzo dobry profil aminokwasów, natomiast mają w sobie zawartość białka około 75%, dlatego że mają również węglowodany i tłuszcze. Oczywiście pochodzące z mleka. I jeżeli nie zależy Ci na tym, żeby być na diecie ketogenicznej i na przykład ten dodatek węglowodanów Ci nie przeszkadza, no to możesz z nich skorzystać, tam będzie chociażby laktoza, więc znowu dla osób, które mają nietolerancję laktozy, mają tutaj problemy jakieś trawienne, no to nie jest dobry wybór. Natomiast jest tutaj pełen profil aminokwasów i też te koncentraty wchłaniają się trochę dłużej, dlatego jeżeli nie jesteś osobą, której zależy bardzo właśnie na tym performance, na tym, żeby dostarczyć sobie jak najszybciej białko okołotreningowo, no to to białko dłużej się wchłania i to nie zawsze jest niekorzystna cecha tego białka, dlatego koncentraty będą najtańsze i są ok. Ja osobiście z nich raczej nie korzystam, ale to nie znaczy, że one w ogóle nie mają zastosowania. Ja najczęściej korzystam, jeżeli mówimy o białkach mleka, z izolatów, czyli tak zwane WPI skrót, Whey Protein Isolate. I tutaj one są poddawane dodatkowemu procesowi, w którym właśnie wyciągane jest głównie to białko i tutaj już mamy od 80 do nawet 95% zawartości białka i bardzo niską zawartość zarówno węglowodanów, jak i tłuszczów, więc to jest takie rzeczywiście mocne źródło praktycznie samego białka. Jest też szybciej przyswajalne. Co ważne, nie mamy laktozy w tym produkcie, więc nawet dla osób z nietolerancją ono powinno być w porządku, ale też smak samego tego izolatu będzie trochę gorszy niż smak koncentratu białkowego. Natomiast na rynku też mamy bardzo dużo produktów, które mają dodatki, czyli jakieś słodziki przede wszystkim. No i jeżeli Ci zależy na tym, żeby szybko przyrządzić sobie białko z wodą albo białko z jakimś napojem czy mlekiem bez żadnych dodatków, to wtedy warto sięgnąć po te produkty, które będą miały jeszcze dodatkowe składniki, żeby po prostu ten smak był lepszy. Mamy jeszcze trzecią opcję, czyli hydrolizaty WPH i one są najdroższe i szczerze powiem, polecam je naprawdę osobom bardzo aktywnym fizycznie, którym mocno zależy na tym wzroście masy mięśniowej, ponieważ tutaj w procesie hydrolizy to białko dodatkowo jest jeszcze bardziej rozdzielane na mniejsze porcje i jest jeszcze szybciej wchłaniane, więc pod kątem znowu zawodowców, sportowców jak najbardziej. To jest też najdroższe białko, ono jest dobrze przyswajalne, oczywiście nie ma laktozy, ale nie uważam, że jest ono, jakby warto aż tak inwestować w to białko, jeżeli jakiś nie mamy takich celów, nie wiem, sylwetkowych na dany moment, tylko po prostu chcemy swoją dietę w to białko w ten sposób prosto wzbogacić. Omówiliśmy sobie białka serwetkowe, natomiast jest jeden haczyk. Badania pokazują, że białko serwetkowe potrafi dość mocno u niektórych osób wybijać insulinę, podnosić poziom insuliny. To nie jest złe, bo okołotreningowo ten wyrzut insuliny może być nawet korzystny dla budowy masy mięśniowej. Natomiast wiem, że wiele osób oglądających mój kanał jest na dietach niskowęglowodanowych, dlatego że gdzieś po drodze miało problemy z gospodarką cukrową. Jeżeli masz insulinooporność, to sprawdź, to nie jest tak, że nie możesz używać białek serwetkowych, ale sprawdź, czy aby na pewno na przykład nie skacze Ci glikemia, nie zawsze wzrost insuliny tak samo odpowiada temu wzrost glikemii, ale tej insuliny tak łatwo nie możemy sobie sprawdzić metodami domowymi. Natomiast warto sobie sprawdzić, czy nie masz spadków energii po wypiciu takiego białka, to może świadczyć właśnie o skoku insuliny, sprawdzić sobie glikemię i rzeczywiście w takim wypadku nie stosować tego białka serwetkowego jako takiego produktu, który sobie pijemy w koktajlu albo dodajemy do wielu posiłków, tylko maksymalnie raz dziennie, okołotreningowo najlepiej. W ten sposób możemy dodawać to białko. No dobrze, druga grupa, białka wołowe. I powiem Ci szczerze, że ja mam mieszane uczucia, bo tak jak białka wołowe z natury są
lepiej trawione i bardziej przeznaczone dla człowieka niż mleko od krowy, to po pierwsze, dla mnie smakowo te białka są dużo, dużo gorsze i ja raz tylko w życiu kupiłam sobie białko wołowe dobrej jakości, oczywiście niesłodzone, bez żadnych dodatków i no cóż, po prostu musiałam jakby, tak jak je przyjęłam, to je zwróciłam po pół godzinie, męcząc się bardzo. I ja już się zraziłam i tych białek po prostu nie stosuję, bo one naprawdę są mniej smaczne. Mają pełen profil aminokwasów, to jest ich plus, są dobrym źródłem białka, mają go troszkę mniej w porcji zazwyczaj, chociaż nie zawsze, mają też mniej leucyny. I teraz tak, leucyna jest takim aminokwasem właśnie, który jest potrzebny do budowania, do syntezy białek mięśniowych, ale właśnie to ta leucyna jest często odpowiedzialna za wzrost insuliny. Więc te białka wołowe trochę tej leucyny mają mniej. Sprzedawcy białek serwatkowych, niewołowych będą mówić, że to jest ich minus. Nie zawsze to jest ich minus. Natomiast białko wołowe jest dobrym rozwiązaniem, tylko naprawdę sprawdź, czy dobrze po prostu, czy ono Ci smakuje i raczej sugeruję pójść jednak w białka smakowe. Ale też jeżeli macie jakieś swoje propozycje sprawdzone białka, to oczywiście sekcja komentarzy pod spodem jest właśnie do tego, żeby się podzielić swoimi spostrzeżeniami. Mamy też białka jaj, albuminy, to są po prostu suszone białka. One mają bardzo dobry profil aminokwasów. Jeżeli chodzi o ten ranking przyswajalności białek, to są niżej niż białka serwatkowe, bo izolaty serwatkowe mają powyżej 100, są w tym rankingu. Białka jaj są poniżej 100, białka wołowe też są poniżej 100. Natomiast wciąż mają, są dość dobre, dość dobrze przyswajalne, ale znowu, tak jak przy białku wołowym, uważam, że no jednak lepiej sięgnąć po prostu po chudą wołowinę i ona będzie świetnym źródłem białka. To tak samo ja nie jestem, ja sama nie stosuję białek i odżywek białkowych z jaj, tylko zdecydowanie bardziej uważam, że lepiej po prostu stosować i jeść, spożywać jajka, jeżeli nie mamy przeciwwskazań tak na co dzień i niekoniecznie używać tutaj odżywek z białek jaj. I na koniec zostawiłam sobie białka roślinne. Białka roślinne nie mają pełnego profilu aminokwasów i to według bardzo wielu osób, szczególnie na dietach niskowęglowodanowych, dyskredytuje te białka. Ja tak nie uważam. Po pierwsze, białka roślinne często będą właśnie dobre dla osób z nietolerancją laktozy, mającą problemy z produktami mlecznymi, czyli z całą tą gamą nieraz odżywek właśnie serwatkowych. A z drugiej strony dobre połączenie różnych rodzajów białek roślinnych tak naprawdę buduje nam ten prawie pełen profil aminokwasów i może być bardzo fajnym uzupełnieniem naszej diety. Więc tutaj po prostu indywidualnie warto sprawdzić, jakie białka będą na nas najlepsze, ale to nie jest tak, że nie można budować masy mięśniowej na białkach roślinnych. Było takie badanie dość szerokie na białku grochu w porównaniu do białka serwatkowego i tu u osób szczególnie początkujących były takie same przyrosty masy mięśniowej właśnie na jednym i drugim rodzaju białka, bo też to białko, zazwyczaj te białka roślinne się wchłaniają wolniej, więc to akurat u osób początkujących czy tych, które nie są nastawione na jak największy po prostu rozrost masy mięśniowej, to będzie nie minus, a plus tak naprawdę. I właśnie wśród białek roślinnych uważam, że warto wybierać te mieszanki, które mają w sobie kilka rodzajów białek. Białko drożdżowe zasługuje tutaj na naszą uwagę. Białko grochu, białko konopne i znowu na koniec polecę Ci w rankingu białko roślinne, które ja sama stosuję i byłam w szoku, że ma aż tak dużą zawartość białka na porcję, więc to naprawdę jest fajna opcja. Chcę Twoją uwagę zwrócić również na jakość tych białek, bo cena naprawdę bywa różna, bywa zawrotnie niska i zawrotnie wysoka, patrząc na porcję, bo tutaj też warto zawsze odnosić się, ile mamy rzeczywiście białka w porcji i jaka jest cena za porcję, to nam powie rzeczywiście, za czy my płacimy za ten produkt, którego oczekujemy, czyli to czyste białko w produkcie. I
Ta cena jest zależna również od właśnie jakości. Jeżeli firma jest certyfikowana, nie jest tak łatwo znaleźć takie 100% certyfikowane białko, ale nawet jeżeli firma, po prostu mamy do niej zaufanie, wiemy, że przechodzi badania, atesty, te produkty są sprawdzane, no to mniejsze ryzyko, że będziemy po prostu kupować produkt z jakimiś substancjami, których w ogóle w nim nie powinno być. No a było trochę afer nawet w Polsce z różnymi markami suplementów, które są popularne, niedrogie, polecane przez wiele osób trenujących na siłowni, a niekoniecznie niestety dobrej jakości, więc na to warto zwracać uwagę. I ja teraz podam Ci te produkty, które moim zdaniem są warte uwagi, ale, bardzo ważne ale, to są produkty, które ja sama sprawdziłam i stosuję. Ja nie testowałam wszystkich odżywek, jakie są dostępne na rynku. Są też firmy, do których mam większe zaufanie, bo wiem, jak przebiega proces sprawdzania chociażby jakości produktów, które wypuszczają na rynek, więc jest też dużo marek znanych w Polsce, o których tutaj mowy nie będzie, ale to nie znaczy, że one są złe. Ja po prostu nie mam pewności, że są dobre i sama ich nie testowałam. No dobra, to zaczniemy sobie tym razem od końca, czyli jest jedno białko roślinne, które ja stosuję na co dzień i to jest białko firmy Solve Labs, Complete Plant Based Protein. I nawet Ci je pokażę, bo je mam. To jest to białko, ja akurat mam słony karmel, ale jest kilka rodzajów tego białka. I dlaczego ja je stosuję? Stosuję je dlatego, że tutaj jest 4 rodzaje różnych białek, które właśnie tworzą, uwaga, kompletny profil aminokwasów. Białko grochu, drożdżowe, ryżowe, dyniowe. Co więcej, mamy tutaj dodatek grzybów, mamy tutaj dodatek soplówki właśnie jeżowatej, co też jest bardzo fajne pod kątem kognitywnym, pod kątem wydolnościowym, więc kilka tak naprawdę znajdziemy tutaj grzybów, reishi jeszcze i chaga. I cordyceps, okej, więc wszystko. Zresztą Solve Labs specjalizuje się w produkcji grzybów funkcjonalnych. I również, i to też wielu moich podopiecznych sobie ceni, kompleks multienzymatyczny Digazyme. Tutaj mamy enzymy trawienne. I właśnie to jest coś, na co w ogóle warto zwrócić uwagę, jeżeli możesz mieć problemy z trawieniem odżywek białkowych. Wiele tych preparatów jest łączonych i ma również enzymy trawienne w preparacie. I to jest bardzo dobry dodatek, tak jak wiele dodatków nie będzie dobrych, bo jakieś zapychacze, słodziki nie zawsze dobre, to tutaj enzymy trawienne naprawdę się fajnie sprawdzają, ponieważ po prostu ten produkt jest lepiej, łatwiej przyswajalny, trawiony, no a w ogóle jeżeli stosujesz odżywki białkowe okołotreningowo, no to Twoje trawienie okołotreningowo jest osłabione, no bo organizm koncentruje się na innych rzeczach, na regeneracji, na budowaniu właśnie masy mięśniowej i tak dużo energii na trawienie wtedy, mówiąc obrazowo, nie mamy. Więc zdecydowanie dodatek właśnie tych grzybów jest, przepraszam, nie grzybów, a enzymów trawiennych, to jest coś dobrego. I co więcej, w tym białku naprawdę jest sporo białka w białku, czyli w jednej porcji mamy aż 22,4 g białka. To jest niemało, jak na białko roślinne, więc całkiem dobrze. Przeliczyłam sobie cenę wcześniej, to jest około 6 zł za jedną porcję. Jeżeli płacisz mniej niż 4 zł na porcję, to już naprawdę jest mało. Natomiast no, jak płacisz więcej niż te 7 zł, to też dla każdego portfela to będzie trochę inaczej ważyć, ale to już jest dość drogie białko. Więc tutaj mamy 6 zł za 22,4 g białka na porcję i to jest właśnie białko roślinne, pełnowartościowe, z bardzo dobrymi dodatkami grzybów i enzymów trawiennych. No dobrze, ja też często stosuję białka firmy Biketo i o tym już Wam mówiłam. I za co sobie cenię Biketo? Mają dobrej jakości produkty, to wszystko są izolaty białek serwatkowych. Możesz kupić czysty izolat białka serwatkowego bez żadnych dodatków, ale ja sięgam tutaj zazwyczaj po te właśnie białka z dodatkami. Mamy tutaj i dodatek MCT oraz dodatki smakowe i to jest białko, które idealnie będzie się też nadawać dla osób na diecie ketogenicznej. I to jest białko dla mnie, które jest najsmaczniejsze ze wszystkich, jakie do tej pory jadłam.
I to jest ogromny plus, czyli ten smak i brak dodatków, które tam niekoniecznie są dobre przy keto czy low carb, to jest na pewno duży plus. Te białka smakowe nie mają aż tak dużo gramów białka na porcję, bo raptem powyżej 11 gramów, 11,5, większość białek smakowych, to białko czyste ma tych gramów, już Ci mówię, sprawdzam, 18, więc już jest tutaj znacznie lepiej. Zawsze te wszystkie białka, które łączą w sobie wiele jeszcze dodatków, no to będą miały mniej gramów białka na porcję. Jeżeli chodzi o cenę, to od 5 do 7 zł to jest koszt tego białka, więc no u mnie też one się pojawiają i naprawdę smakowo dla mnie wymiata to białko. Natomiast ilość białka w porcji nie jest aż tak wysoka jak innych niektórych czystych białek, które mamy na rynku. I teraz przechodzimy sobie do białka, które, jeżeli chcesz, zależy Ci na białku właśnie, które będzie Ci dostarczać jak najwięcej białka w porcji i będzie czyste, z dobrym składem i masz pewność, że tam syfu nie znajdziesz, to polecam Ci, i ja już stosuję też od wielu, wielu lat, Extensor firma, polska zresztą, z tego co kojarzę, Izolat 97. Tam po prostu jest czyste białko serwetkowe w postaci właśnie izolatu i mamy tutaj 27,6 gramów białka na porcję i ono kosztuje około 5 zł za porcję, a nawet jak gdzieś kupisz w dobrej cenie, to 4 zł, więc to jest naprawdę dobrej jakości białko, natomiast no, nie ma tutaj dodatkowego smaku, więc jeżeli chcesz na przykład, żeby coś było smaczne, to albo dodaj je do posiłku, albo po prostu dodaj sobie dodatkowe składniki, jakieś owoce jagodowe, jak nie jesteś na keto, tylko może bardziej low carb i około treningowo przyjmujesz to białko, to być może banan tak standardowo może wylądować w tym koktajlu, więc w ten sposób możesz uzupełnić sobie smak, jeżeli te walory smakowe są dla Ciebie ważne, ale też to białko jest bezsmakowe, więc to nie jest tak jak z białkiem wołowym, które ja po prostu, no ono nie było bezsmakowe, ono było bardzo niesmaczne. Jeżeli mówimy jeszcze o izolatach białkowych, to chyba nie tak dawno Seven Nutrition wypuściło również odżywkę białkową na rynek, całkiem dobra cena, około 5 zł. I aż 29 gramów białka w porcji. Co prawda tam porcja ma 35 gramów, więc trochę więcej niż standardowe 30 przyjmowane. No ale właśnie też bardzo dobra zawartość białka. Ostrowit też jest polską marką, która raczej ma dobrej, znaczy nie powiem raczej, z tego co wiem, ma dobrej jakości produkty i również wypuściła właśnie i koncentraty, i izolaty białek, zarówno bezsmakowe, jak i smakowe. Też w podobnych to wszystko jest w cenach, natomiast jest jeszcze nie polska firma, Bulk, wcześniej Bulk Powders. Ja też właśnie z nich jakiś czas temu korzystałam, teraz trochę mniej, bo mamy więcej polskich firm, które też robią dobre rzeczy. Natomiast Bulk jest dużą firmą, mają bardzo dużo produktów i mają koncentraty, izolaty, białka jaj, właśnie również białko wołowe, ale jeżeli będziesz zamawiać, to polecam Ci smakowe, nie to bezsmakowe zdecydowanie. I mają tych produktów dużo i one są w dość dobrych cenach, tam ciągle są promocje, większe bądź mniejsze, dlatego na przykład no spokojnie możemy takie białko za już 4-5 zł za porcję sobie u nich zamówić. Jeżeli chodzi o certyfikaty, to oni mają certyfikat właśnie na 5 łącznie swoich w ogóle produktów, w tym jedno białko. Jeden izolat białka, tam jest jeszcze z jakimiś dodatkami, on jest rzeczywiście certyfikowany przez zagraniczną firmę pod kątem braku zawartości substancji, chociażby niedozwolonych dla sportowców, więc tam ten jeden produkt jest, on też jest trochę droższy, ale jeżeli Ci zależy na takich niezależnych certyfikatach, no to też możesz sobie zerknąć właśnie na ofertę firmy Bulk. No dobrze, patrzę, czy coś jeszcze mam na liście, ale to chyba są takie produkty, które rzeczywiście z czystym sumieniem mogę Ci polecić, bo sama z nich korzystam, sama je sprawdziłam. Natomiast jeżeli Ty masz coś do polecenia dla innych albo masz jeszcze jakieś pytania dotyczące białka, odżywek białkowych, no to zapraszam. Wiem, że było sporo pytań o kreatynę, więc mam nadzieję, że może już za tydzień pojawi się materiał również o kreatynie. A tymczasem pozdrawiam ciepło, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!